Dzisiaj zaprezentujemy Wam, jak naprawiamy elektronikę klucza. Pierwszym krokiem jest otwarcie obudowy i demontaż płytki elektronicznej. Przy pomocy lutownicy usuwamy niesprawne mikrowłączniki. Naprawa elektroniki klucza pozwala na dalsze jego użytkowanie bez konieczności dorabiania nowego egzemplarza. Aby poprawić jakość lutowania, na elektronikę nakładamy topnik. Do usunięcia starej cyny używamy taśmy rozlutowującej. Dobieramy odpowiednie mikrowłączniki. Przy pomocy kolby wlutowujemy nowe podzespoły klucza. Na naszym kanale znajdziesz również filmy prezentujące, jak naprawiamy stacyjki i zamki. Aby poprawić jakość lutowania, na elektronikę nakładamy topnik.
Po naprawie elektronikę klucza myjemy w alkoholu izopropylowym. Do osuszenia umytego elementu używamy lutownicy z gorącym powietrzem. Potrzebujesz naprawić klucz do samochodu? Skorzystaj z oferty naszego sklepu online. Link do usługi znajdziesz pod filmem. Do ponownego złożenia obudowy używamy kleju. Elektronikę klucza instalujemy w obudowie. Na naszym kanale znajdziesz również filmy prezentujące, jak wymieniamy obudowy kluczy i docinamy nowe groty. Składamy obudowę klucza. Instalujemy nową baterię. Zakładamy klapkę maskującą baterię. Sprawdzamy, czy grot i przyciski działają właściwie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do subskrypcji kanału.